Masaż próżniowy, hit czy kit? Jeżeli pracujecie z bliznami i nie używacie tego sprzętu, to może być trudno w niektórych sytuacjach mieć fajny efekt terapeutyczny. I teraz, uwaga, jeden niezawodny Marcin Zarzębowski, który jest u nas specjalistą od terapii właśnie blizn, pokaże Ci, jak to maleństwo, cudeńko, wykorzystać w pracy z pacjentami pod kątem właśnie blizn w obszarze jamy brzusznej. Cudownej zabawy, baw się dobrze i od razu będziesz wiedział, jak z tego korzystać i mieć zdecydowanie lepsze efekty w swoim gabinecie. Tak jak już wcześniej wspomniałem, czasami blizny będą zapadnięte i trakcje pionowe, rolowanie będzie dużo trudniejsze. Jest na to sposób. Jeśli rozsądnie zastosujemy bańki, czy to gumowe, czy to silikonowe, czy to plastikowe, metalowe, szklane, drewniane, obojętnie, możemy ten efekt odciągnięcia zastosować i wywołać poprzez próżnię, albo wywołaną ogniem, albo po prostu pompką, zmianą kształtu bańki. Ułatwia nam to wtedy właśnie wywołanie tych dźwigni pionowych, albo powierzchownie, jeśli użyjemy bardzo małej bańki, będą to drapie takie bardzo ostrożne, bardzo delikatne, bardzo powierzchowne. Jeśli użyjemy sobie baniek niewielkich, możemy pracować na tych warstwach bardzo płytkich. Jeśli będziemy używać baniek coraz to większych, będziemy pracowali na głębiej leżących obszarach. Tak? Taka duża bańka potrafi penetrować do 10 cm w głąb skóry, czyli musimy mieć wyobrażenie o tym, że znowu musimy ten obszar jamy brzusznej traktować z pewnego rodzaju respektem, bo już będziemy do tych naszych wzrostów wewnętrznych docierać. Tak? Także różnicować tą naszą pracę będziemy na powierzchowną, z wyprostowanymi nogami, z ugiętymi nogami i na pracę z napiętymi mięśniami brzucha. Tak? Także tak jak Wam powiedziałem, najkorzystniej będzie sobie zacząć od baniek mniejszych z nogami wyprostowanymi, a nawet na napiętych mięśniach brzucha, po to, żeby zmobilizować te płycej leżące obszary, poobserwować, jak pacjent w ogóle zachowuje się przy podwójnym napompowaniu, przy jednym napompowaniu. Czasami pacjenci już zaczynają bardzo intensywnie to odczuwać. Znowu możemy to wybierać, ten luz tkankowy, sprawdzać, szukać bariery. Nie zależy nam na tym, żeby narobić tutaj fioletowych śladów, czerwonych śladów, brunatnych śladów. Chodzi nam o to, żeby odciągnąć tkanki i rozluźnić je. Samo takie napinanie i odpuszczanie będzie już działało na ten obszar drenująco, będzie to korzystne, a dodatkowo praca w kierunkach takich drenujących będzie pomagała odprowadzić szkodliwe produkty przemiany materii. Do domowych warunków, jeśli pacjent chce sobie robić takie autoterapię, zachęcam użycie baniek silikonowych z silikonu medycznego. One są transparentne, widać, co się dzieje wewnątrz. Można sobie te ślizgi swobodnie powybierać. Są łatwo dostępne, łatwe w obsłudze. Dla fizjoterapeutów polecam bańki, które są dostępne w formie takiej właśnie akrylowej, plastikowej. One też są transparentne. Brzeg jest twardy. Widać, co się dzieje wewnątrz. Łatwo to zdezynfekować. Ciśnienie kontrolujemy sobie sami. I tutaj nagle się okazuje, że też ustabilizowaliśmy skórę i nagle pod spodem się sporo dzieje, prawda? Także znowu tutaj trzeba ten obszar traktować z szacunkiem i ostrożnie. Z czym jeszcze się możecie spotkać? Z bańkami, które są szklane, z bańkami, które są z różnych tworzyw. Albo ta próżnia będzie wywoływana poprzez płomień, albo też poprzez zewnętrzne pompki. One też są w porządku, o ile się je po prostu rozsądnie stosuje. Uważamy, żeby nam się po prostu nie potłukły. Jeśli używamy źródła otwartego ognia, uważamy, żeby po prostu pacjenta ani siebie nie poparzyć. Ja bardzo lubię stosowanie baniek miedzianych, bo tak jak już Wam wspomniałem wcześniej, miedź ma takie dodatkowe właściwości rozpraszające, zastoje
Dodatkowo, jeśli sobie zastosujemy taką bańkę, która jest wykonana z metalu, a podgrzejemy ją wcześniej, ona daje takie przyjemne uczucie ciepełka, co pacjenta jeszcze jakby rozluźnia. Także takie zastosowanie baniek, gdzie wywołujemy ten płomień i dostarczamy ciepła, dodatkowo fajnie, korzystnie wpływa. Ale do tego już potrzeba odrobinę wprawy. Materiał ten pochodzi z kursu online'owego Terapia blizn w obszarze jamy brzusznej. I tam nauczysz się nie tylko pracy takiej próżniowej, ale też dowiesz się na temat innych narzędzi terapeutycznych, dowiesz się na temat fizjologii powstawania blizn, stanu zapalnego, kiedy wdrożyć terapię, jak te efekty utrzymać. Wszystko bardzo fajnie skondensowane, podane na tacy, prosto dla Ciebie. Do kursu możesz dołączyć już dzisiaj. Link masz w opisie. Jest fajna promka na to szkolenie. Także nic innego, tylko brać i cieszyć się efektami w gabinecie, bo takich pacjentów z bliznami w obszarze jamy brzusznej jest bardzo dużo. Ale oczywiście, jak jesteś kreatywnym terapeutą, to będziesz wiedział, jak te narzędzia i wiele innych wykorzystać też w innych obszarach ciała, bo oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie do jamy brzusznej. Możesz robić to w innych miejscach, które wymagają takiej pracy. A teraz wróćmy z powrotem do filmu. Najczęściej pacjenci widzą właśnie takie bańki plastikowe lub gumowe. Do nich, tak jak powiedziałem, najbardziej zachęcam. I znowu będziemy tą pracę sobie różnicować na ugięte i wyprostowane nogi. Co tutaj byłoby super ważne i konieczne do zrobienia, to praca w ruchu. Tak jak mamy wyobrażenie o w rostku robaczkowym, jego lokalizacji, zastawce krętniczo-kątniczej, okolicy mięśnia biodrowo-lędźwiowego i całym tym układzie, to tutaj gdybyśmy zastosowali taki manewr, ugnij sobie proszę nogę. I gdyby było tak, że ja na przykład chcę pacjentem popracować w ruchu, czyli stabilizuję tą bliznę, wybieram luz tkankowy, to czasem pacjenci mają problem z tym, że to trzeba w palcach przytrzymać. Czasem jest to dla nich męczące, jeśli ja proszę o autoterapię. A jeśli pacjent sobie w takim obszarze postawi bańkę albo terapeuta, wybierze to, te tkanki już są rozciągnięte, wybierzemy restrykcyjny kierunek, czyli na przykład czujemy, że bardziej rozciągamy w tamtą stronę i potem jeszcze poprosimy pacjenta o dodatkowo ruch ślizgu i robimy to znowu ostrożnie, z wyczuciem, z szacunkiem, to odzyskujemy właśnie ruch wyprostu w biodrze, co będzie wybitnie tutaj korzystnie wpływać na ten układ, bo najczęściej u pacjentów wzorzec jest taki, że blizna tutaj się robi gęsta, zbita, biodrowo-lędźwiowy nie pracuje tak prawidłowo. Tutaj u pacjenta jeszcze dodatkowo wyhamowany był mięsień czworoboczny lędźwi, czyli już mamy taki pierwszy wzorzec kompensacyjny. I dopóki tego obszaru nie rozluźnimy, to pacjent za każdym razem podczas wyprostu pociąga za cały ten układ. Prowokuje to obniżenie napięcia przedniej ściany mięśni tułowia, odcinek lędźwiowy się zaokrągla, spłycamy lordozę lędźwiową i potem możemy tam generować jakieś przeciążenie. A jak my ten obszar uwolnimy, odzyskamy wyprost, odzyskamy ślizg w tym obszarze, wtedy pacjent zaczyna się lepiej czuć, łatwiej te rzeczy sobie odzyskać. Także bez względu na to, czy będziemy stosowali akryl, plastik, gumę, cokolwiek, bańki bardzo jakby nam pracę z blizną ułatwiają. Poprawiają nam drenaż, poprawiają nam ukrwienie, pomagają nam odzyskać ślizg. Metoda bardzo stara, wykorzystywana od wielu lat, także bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie korzystać. Bardzo cieszę się, jestem Ci wdzięczny, że dotarłeś do tego momentu, do samego końca i mnie ciekawi teraz, jaka jest Twoja ulubiona technika na pracy z bliznami w obszarze jamy brzusznej. Jak Ty pracujesz, co się najpierw sprawdza, walisz w komentarzu i podyskutujmy na ten temat, bo możliwości jest sporo. Dzięki za uwagę, zobaczenia w kolejnych materiałach i oczywiście na sali szkoleniowej. Trzymaj się.